Hej, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Cyberbloom. Kochani, kolejny odcinek kariery FC Köln. W tym odcinku Mönchengladbach, Ingolstadt, Stuttgart, Bayern i Wolfsburg. Pięć meczyków, znowu sobie zagramy, tak żeby troszeczkę nadgonić te sezony. Kochani, taktyka stworzona. W sumie wyczytałem sobie ciekawe rzeczy na internecie, czytałem na forach. I warto grać pozycją Raumdeuter. Ja zawsze gram skrzydłowymi. I tutaj testowałem to w Zagłębiu Sosnowiec i naprawdę sprawdzało się to fenomenalnie z kompletnymi bocznymi wysuniętymi obrońcami. Przepraszam, z kompletnymi bocznymi, tak, wysuniętymi obrońcami, z grającym piłką, a także ze stoperem typowym. Oczywiście środkowy pomocnik, wysunięty rozgrywający, tradycyjnie oczywiście, i wysunięty napastnik. Poleconka sobie tutaj możecie obczaić. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ta taktyka będzie aż tak się sprawdzać. W lidze polskiej miażdżę. Może z tego powodu, że mam pod tą ligę zawodników już, pod tą taktykę tam. Zobaczę, jak ona będzie sprawować się tutaj w FC Köln. Ja jestem ciekaw. Przetestujemy ją. W bramce dzisiaj Timo Horn. Gramy oczywiście z Borussią Mönchengladbach. Na prawej obronie Olkowski w środku. No właśnie, kto w środku? Kto w środku? Ja tu postawię na Sorensena i Morocha. Na lewej oczywiście Hector. Środek pomocy to jest Matthias Lehmann i Vogt. Prawe skrzydło to będzie... Normalnie byłby Bitterkurt z Joiciem. Marcel Riese, bo ostatnio ładny mecz zagrał w Bundeslidze, ale tak w sensie, że naprawdę. Jan Gerhardt i na lewej... No właśnie. Svento. I w ataku Mariusz Stępiński, ławka rezerwowych Kessla, Walczak, Laux, Lassa, Korea, Modeste, Hosina. Tak więc lecimy może po pierwsze 3 punkty w tym sezonie. Wyślij asystenta. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jak ta taktyka sprawdzi się w FC Köln. Jak oczywiście chcecie, to zawsze mogę podesłać save'a czy coś. Znaczy tego, taktykę gotową, jeżeli ktoś będzie chciał ją sobie też przetestować. Olkowski, Gerhard, Olkowski, Gerhard, Lehmann, Rize, Janczke, Zoma, Gerhard, Lehmann, Rize, Marcel Rize, Paweł Olkowski, Gerhard, Svento, Vogt, do Hektora, Jonas Hector, Gerhard, Svento, Svento! Czemu nie podawał do Stępińskiego? Lehmann jeszcze obok bramki, ale nie ma tutaj gola. 15 minut gry za nami. Svento, fantastyczne dośrodkowanie. Lehmann, Stępiński, nie ma bramki. Był bliski, o. Był bliski tutaj akurat dania nam 3 punktów prowadzenia. Znaczy się, Rafael. Poprzeczka. Kurde, dzisiaj jestem zmęczony, naprawdę język mi się trochę plącze, przepraszam was za to. Vogt, Gerhard, Lehmann, Hector, Hector, da Rize, ale nie ma bramki, Hoffmann, fantastycznie do Rafaela, ale tutaj jest Timo Horn, Lehmann, Rize, Lehmann, Gerhard, Rize, Stępiński, świetnie do Olkowskiego, polski atak, Stępiński, poprzeczka! Poprzeczka albo bramkarz broni, nie zdążyłem tego wypatrzeć dokładnie. Hoffmann, da Hout, Janczkę i niestety, Janczkę, Tony Janczkę, szczera bramkę na 1-0. Stępiński, fatalny mecz. Ale damy szansę jeszcze Polakowi. Gerhard, Moroch. Tutaj rozpoczęcie drugiej połowy meczu. Zgnujmy ich. Dwie stuprocentowe sytuacje mieliśmy. Dobra. Wejdzie Antonio Modest. A także Angela Correa za Svento. Olkowski, Paweł Olkowski, Lehmann, Hector, Olkowski, Gerhard Modeste, bramka! 1 do 0, 1-1, już bym się cieszył, jakby było 1 do 0. Kolonia awansuje na 16 miejsce, fenomenalne miejsce. Olkowski, Antonio Modeste, Rize! Nie! 2-1, znakomicie. Może wreszcie zdobędziemy jakieś punkty. Rize doznał kontuzji. Trzeba go zmienić, na prawe skrzydło wejdzie... Właśnie kto?
Dobre pytanie, kto? Gerhard zagra na prawym, a w środek wejdzie Las. Zobaczymy, jak tutaj zaprezentuje się Fredrik Lasas. 20 minut do końca meczu. 15 minut. Ibrahim Traore wchodzi. Horn, Olkowski, Sorensen, Lehmann. Fantastyczne podanie, ale tutaj obrońcy odbierają piłkę. Correa, Sommer broni. Fabian Johnson, żółta kartka. Lehmann, Hazard. 3 punkty, proszę Państwa, 3 punkty. Wędrują wreszcie do Kolonii. Jestem dumny z tej postawy. No, z takim rywalem jak Mönchengladbach, ale oni też mają kryzys. No, Dortmund ma kryzys. No, my zdobywamy punkty z tymi, co mają kryzys. Co tu dużo mówić. Modest zdobywa swoją pierwszą bramkę. Rize. Gol numer 15 ogólnie w barwach Kelnu. Zarąbiście. Dobra, do Ingolstadtu sobie już tak przelecimy, bo tutaj nie ma co robić cięcia na te 3 tutaj dni. Leverkusen tam widziałem wygrało. Jeszcze spotkanie z zarządem mogliśmy sobie zrobić. Swoje zebranie. Kruse, Baum Johan. No, to są znani zawodnicy. Dobra, niech będzie. Dlatego sram. Zobaczymy, no ja liczę na Stępińskiego. Zobaczymy, kto wystąpi z Ingolstadt. Jeszcze nie jestem pewny, kogo dam. Chyba Hosina dam na Ingolstadt. Ze Stuttgartem zagra Modeste od pierwszej. Ile informacji? Kruse byłby dobrym nabytkiem. Dodaj do listy życzeń. Baum Johan. Ale Aleksandrze Baum Johan tak naprawdę nie jest taki słaby, no. Kurwa, dobry jest. Przydałby się. Morawek. Defensywny pomocnik. No, on nie musi być. Enrico Valentini. Karlsruhe. Też nie musi być. Do niego nie jestem przekonany. No dobra, ale Baum Johan i ten Kroos mógłby być. Dobra, Bayern wygrywa z Hanowerem, Wolfsburg gromi Hoffenheim. I czy ja dobrze widziałem? Proszę bardzo, Mönchengladbach remisuje z Frankfurt. Z Eintrachtem Frankfurt, tak więc... Dobrze, dobrze, niech te ekipy tracą punkty jak najbardziej, bo wtedy my jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ingolstadt, tu powinny być 3 punkty. Teoretycznie. Wolfsburg chce kupić Vogta. Normalnie Bitterkurt zagra za Rize. I na lewej zagra Correa za Svento. Gerhard zostanie, Lehmann Vogt tutaj zostanie, Hosina pójdzie w ataku za Stępińskiego. Linia defensywy, a ten chociaż jeszcze tutaj Joić mnie korci, dobra. Taka jedenastka, Hosina w pierwszym składzie. W końcu to strzelec tam paru bramek, nie pamiętam ilu dokładnie. 3 Filip Hosina. Tak więc teoretycznie razem z Bitterkurtem liderzy. Okej, okay, Hosina zmotywowany, 3 mecze, no, znaczy 5 meczów, 3 gole, 3 asysty, Vogt, Bitterkurt, Olkowski fantastycznie, Sorensen na spokojnie do Horna, Maroch, niedokładnie, Gerhard przy piłce.
Morok, żółta kartka. Na razie spokojny mecz, chociaż tutaj my dominujemy. Lehmann. Morok, Vogt, żółte kartki. Wyskoczył mi Lehmann i myślałem, że to on dostał żółtą, ale nie dostał. Pierwsza połowa meczu tutaj widzę bez rewelacji. Dupy nie urywa. Agresywnie, nie jestem zadowolony oczywiście. Roger, Morales, Hübner, Kaczuga, Elias Kaczuga. Sorensen, fantastyczny mecz, 7-1 ocena, 7-2, Olkowski bardzo dobry. Zażądaj więcej. Ryzyko jest wpuszczenie Stępińskiego, dlatego wejdzie Antoni Modest. Vogt, Olkowski, Bitterkurt, Hosina! Bramka! Akurat przed zejściem strzela bramkę Hosina. Tak więc prowadzimy z Ingolstadtem. 70 minut gry za nami. Czas na wejście Mariusza Stępińskiego za Leonarda Bitterkurta. Milos Jojc zmieni Koreę. Czekam aż Stępiński zacznie strzelać. Hartmann, Gross, Suta, Modeste, Vogt, Takoszta. Dośrodkowanie. Olkowski, Paweł Olkowski, Hektor, Lehmann, Sorensen, Olkowski, Stępiński. Traci piłkę, Gross, Moroch, świetna tutaj interwencja, Hartmann, Jung nad poprzeczką. Gideon, oczywiście Jung. Nie mylić z Sebastianem Jungiem. Lehmann, Olkowski, Stępiński, polski atak, Olkowski! Lehmann, Gerhardt jeszcze przy piłce, Moroch, Vogt, Lehmann, Stępiński, Olkowski, Jojić! A, byłaby szansa na piękny polski atak. Hartmann, Dakoszta, Gross. Uj, niestety bramka. Mati Ulecki strzela gola na 1-1. Jojić, Moroch. Ach, tutaj była szansa. Jojić jeszcze raz, Vogt, słupek! Co tu się stało? Gross, Lecki, Sorensen, świetna interwencja. I niestety Ingolstadt odbiera nam punkty, proszę Państwa. Sorensen graczem meczu, jestem rozczarowany jak najbardziej. Robię cięcie i widzimy się w następnym meczu. No i wracamy do meczu ze Stuttgartem. Kochani, nacisłem o jedną spację za daleko i przeszedłem do meczu, tak więc w sumie skład jest ten sam, co w ostatnim spotkaniu, niestety, przez moją pomyłkę. No i takim składem sobie po prostu ten mecz polecimy. Pokażcie, co potraficie. W sumie Hosina jest w najlepszej formie, tak więc nie gra w meczu ze Stuttgartem. Niedemaja, Gentner, Klein, Timo Horn, świetnie. Podanie na, ale tutaj Niedermayer, Hosina. Niedermayer fauluje i jest. Bez kartki, Lehmann, Sorensen, Olkowski. Olkowski, Hosina! Świetna bramka Filipa Hosiny i asysta Pawła Olkowskiego. Fenomenalnie. Trzeba zbierać dobre tutaj morale przed meczem z Bayernem i Wolfsburgiem. Czekają nas następne dwa mecze bardzo trudne. Korea, Hektor, Hosina na spalonym. Nie, Hektor na spalonym, przepraszam. Tytoń, Niedermayer. Taki polski meczyk, Timo Horn. Niedokładnie do Bitterkulta, Harnik, Gantner. Ale świetnie, znowu tutaj Horn zrewanżował się, Olkowski. Niedokładnie Polak, Didawi, Krawiec, Harnik, Horn. Świetna interwencja. Bitterkurt tam pomaga obrońcom. Świetnie. Klein, Didawi, Krivec, ach, Bitterkurt, Hosina, Korea, Gartner, ach, nie ma bramki.
Janik Gardhardt pomylił się odrobinkę. I tak nie jestem zadowolony. Na drugie 45 minut wejdzie Milos Jojić. Były zawodnik Borussii Dortmund. Spróbuję coś tutaj może ustrzelić w tym spotkaniu. Rup, Niedermaier. Rup, Kostić, Hector. Świetna interwencja. Kostić, Heise, Kostić. Moroch, dobrze. Pytań z Olkowskim robią nam tutaj grę. Peter Kurt, słaby mecz. Wejdzie Mariusz Stępiński. Horn, Olkowski, Lehmann, Gerhardt. Niedokładnie, Moroch. Świetna interwencja, Gerhardt, Hosina, Bitterkurt. Traci tę piłkę. Niedermaier, Olkowski, Kevin Grosskreutz, Didavi, Harnik, Timo Horn. Broni wszystko w tym spotkaniu. Kostić, Vogt, Lehmann, Hosina. Hosina traci. Dużo strat. Tytoń wprost pod nogi Stępińskiego. Hosina, Lehmann, Hosina. Nie ma bramki. Harnik, Didavi, Harnik, Kostić. Ależ tam broni nasz bramkarz. Nie zdążam czasami przeczytać po prostu nazwisk. Didavi, Grosskreutz, poprzeczka, Sorensen. Zachęć tutaj chłopaków. Antonio Modest gotowy do wejścia na plac gry. Ostatnia zmiana w tym spotkaniu. Może będzie miał jakieś takie wejście smoka, że znowu zdała bramkę na, ważną na 3 punkty. Grosskreutz, Gentner. Grosskreutz, Timo Werner. Werner, Gentner. Christian Gentner, bramka 1-1. Co ja mogę zrobić? Jest źle. Hector, Jojić, Hector. Po meczu, nie, spalony. Tyto, Niedermaier, Didavi, Grosskreutz, Heise, Klein, Kostić, Werner, Timo Horn, świetnie. Olkowski. Stępiński, niedokładnie, Tytoń, Grosskreutz, Klein obok bramki, tak więc kolejny remis niestety. Timo Horn graczem meczu, oczywiście dobry mecz w jego wykonaniu, ale wykonanie naszego reszty zespołu po prostu wyszło fatalnie. Jesteśmy na miejscu 14, teraz mamy dwa przed sobą ważne mecze z Bayernem i Wolfsburgiem, dwa ważne i dwa trudne mecze. Tak więc widzimy się przedostatnie spotkanie w tym odcinku, kochani. Wielki Bayern Monachium. Co tu dużo mówić. Właściwie nie powinienem nic mówić. Kuźwa, znowu tą spację za dużo nacisnąłem. Ja pierniczę. Nieważne. Ten skład i tak jest najmocniejszy, jaki obecnie posiadam, tak więc tak czy inaczej podejdziemy sobie tym tutaj składem. Wszyscy tutaj zgaszeni. Ale ja wierzę w remis. Bitterkurt, fatalnie. Manuel Neuer. Na Lewandowskiego, Lewandowski, Lewandowski obok bramki. Dominacja Bayernu. Nie dziwne. 4 strzały do 1. 6 do 1, 7 do 1. Nie bardzo mam tutaj co komentować tak naprawdę. Czterdzieści minut gry za nami, a mnie po prostu brakuje słów. Jak nie Cyberowi. Mark wykończony, no ale co tu dużo robić? No, w sumie ten mecz może tak się skończyć. Alonso, Thiago, Boateng, Vidal, Thiago. Mariusz Stępiński gotowy do wejścia na plac gry.
Arturo Vidal, żółta kartka. Timo Horn, świetny mecz. Hector również dobrze. Olkowski z Sorensen, fantastycznie. Thiago, Jerome Boateng, 1-0. Lam, Alonso, Vidal, Thiago Alcantara, Lewandowski, Douglas Costa. Costa, Lewandowski. Nie ma bramki. Svento i Milos Jović gotowi do wejścia na plac gry. Hector Svento. Niestety porażka 1-0 z Bayernem Monachium, ale nie jest źle naprawdę. Tylko 1-0, tak więc jestem w szoku, naprawdę. Szkoda jednak tej porażki. Za 14 dni gramy z Bayernem, z Wolfsburgiem. Tak więc widzimy się na tym meczu. Wracamy do ostatniego meczu w tym odcinku, kochani. VfL Wolfsburg. Wicelider tutaj tabeli. Trudny mecz przed nami, ale liczę na to, że urwiemy chociaż ten jeden punkt, bo naprawdę, naprawdę źle dzieje się w Kolonii. Przy okazji z góry przepraszam za to, że naprawdę dzisiaj jestem jakoś tak mało rozgadany, ale jestem mega, mega zmęczony. A zależy mi na tym, żeby wróciła regularność na kanale, dlatego nagrywam ten odcinek. Bardzo za to jeszcze raz przepraszam. Rybus dochodzi do zdrowia, tak więc zastąpi tutaj Svento. Korea, albo za Koreę od razu wejdzie do pierwszego składu, czemu nie? I co dalej? Rize był w lepszej formie od Bittencourta i Dominik Heinz jest lepszy od Morocha normalnie. Ustawimy sobie taką kadrę. Mam nadzieję, że to coś pomoże, ale za Hosinę, no korci mnie, żeby dać tego Stępińskiego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trójka Polaków po całej jedenastce. Na mecz z Wolfsburgiem. No i zobaczymy. Po raz szósty Stępiński. Christian Tresz fauluje. 10 minut gry za nami. Jak na razie bezbramkowy remis. Lehmann. Ach, niedokładnie. Kruse. Schürrle. Świetnie. Świetnie obrońcy. Zmiana w Wolfsburgu. Guliowogli kontuzywany. Stuttgart prowadzi z Bremą. To w sumie nawet dobrze. Dante, Draxler, Wierinia, Kruse, niedokładny Heinz i jest 1-0. Kurwa mać. Lehmann, Gerhardt, Rize. Rzut karny! Faulował tutaj Ricardo Rodriguez. Do piłki. Podejdzie Lehmann. Pozostawię to bez komentarza. Timo Horn, świetna interwencja. Olkowski, niedokładnie. Dante, Schürrle, Moroch, Gustavo, Arnold, Kruse, Wierinia, Kruse. Gerhard, Lehmann. Draxler, Arnold, Wierinia. Draxler, 3-0. Ja już tutaj nie wiem, co mogę powiedzieć, to jest już po meczu. Dramat. Olkowski, Rize. Chuja, sprawdza się ta taktyka, kurwa, kłamcy jedni. Wracamy tutaj do naszej. Nie będę się więcej słuchał na internecie.
Typowi skrzydłowi załatwią sprawę. Stępiński. Gerhard. Bramka. Honorowa, co prawda. Rydze kontuzjowany. Wejdzie Bitterkurt. Benali, Ronaldo, Dante, Gustavo, Arnold, Kruse, Moroch, świetnie, Vogt, Stępiński, Gerhard, Olkowski, Bitterkurt, Rybus na spalonym. Milos Jojc za Lemana oczywiście. Rybus, Vogt, Gerhard, Vogt, Vogt, bramka kontaktowa. Jest jeszcze szansa na remis. Stępiński, uraz. Hozina. On jednak ma te 4 bramki. Czy gdyby Lehmann nie spudłował karnego, Bitterkurt. Rzut karny! Kto będzie strzelał? Gerhard. 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 Bramka! Bramka! Jest! Jani Gerhard, 3-3. Cóż za comeback. Jest remis, jest remis. Zajebiście. Fantastyczny comeback. Zajmujemy 15 miejsce, możemy spaść jeszcze na miejsce 16 ponownie, ale tutaj nie ma dużej różnicy punktowej. 8 dni, miesiąc bez Rize. Na wałkach chciał zobaczyć sobie Orkowskiego, Rybusa i Stępińskiego. Tak więc, kochani, podsumowując, w tym odcinku wygraliśmy z Mönchengladbach, remisy z Ingolstadtem, Stuttgartem i Wolfsburgiem, porażka z Bayernem. Tak więc, na 15 możliwych punktów zdobyte 6. Więc mało. A w następnym odcinku Gelsenkirchen, Frankfurt Erlenbusch, Leverkusen, Hamburg i Mainz. Tak więc kolejne 5 spotkań. Zapraszam bardzo serdecznie i jeszcze raz przepraszam za to, jak dzisiaj jestem małomówny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.